Historia szczekocin w sieci. Nazywam się Andrzej Orliński i opowiem Państwu dzisiaj o człowieku, który spędził prawie 10 lat w szczekocinach. Jest bardzo znany w Polsce i nie tylko w Polsce. Lech Leon Bejnar, powszechnie znany jako Paweł Jasienica, polski historyk, eseista, publicysta, autor Polski Piastów, Polski Jagiellonów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedyś przed laty mieszkał w Szczekocinach. I choć od śmierci pisarza minęło już pół wieku, a od jego wyjazdu ze Szczekocin lat 65 minęło, staramy się pamiętać. Z uporem pokazujemy miejsce, w którym mieszkał. Z nadzieją szukamy szczekocińskich śladów w jego twórczości. Śladów świadczących o tym, że lata tutaj spędzone nie traktował jako lat zmarnowanych. Biografowie pisarza wspominają o jego szczekocińskim pobycie. Niemniej jednak świadomość tego, nawet wśród pasjonatów jego twórczości, jest niewielka. Dlatego przypomnijmy o tym i zachęćmy wędrujących szlakami literackimi Polski do odwiedzenia Szczekocin. Miejsca, które zapisało się w historii literatury dzięki temu wybitnemu intelektualiście. To nie logika. Tylko dziejowe konieczności wyznaczają trasę historii. Te słowa napisał Paweł Jasienica w Szczekocinach. W jednym z budynków zespołu pałacowego, pracując po kilka godzin dziennie przy kuchennym stole, tworzył dzieło o powstaniu z 1863 roku. Biały front, opowieść o powstaniu styczniowym, choć nie jest tak popularna jak Polska Piastów, Polska Jagiellonów czy Rzeczpospolita Obojga Narodów, powstała właśnie tutaj. Ostatni akapit, ostatni wers, ostatnie zdanie tekstu Szczekociny, kwiecień 1952, marzec 1953 napawa mnie dumą. Pisarz trafił do naszego miasta w 1946 roku ze zranioną wojennymi i powojennymi przeżyciami duszą. Przeżyciami, które intelektualiście z jego poglądami nie miały prawa się przydarzyć. Trafił do naszego miasta dzięki tej dziejowej konieczności, o której pisał w Białym Froncie, która szlaki wędrówek wyznacza również jednostkom. Czy znalazł tutaj dobre i spokojne lokum dla siebie i swojej rodziny? W latach tuż powojennych ta arystokratyczna niegdyś siedziba rodziny Dębińskich mieściła szkołę, którą jej twórca, profesor Roman Czernecki, jak Jasienica przybysz z kresu Rzeczpospolitej, nazwał chłopskimi zakładami naukowymi. Dyrektor Czernecki poszukiwał nauczycieli, a Stanisława Adamowiczowa, szwagierka Pawła Jasienicy, poszukiwała pracy. To ona opiekowała się żoną i córką wtedy jeszcze Lecha Bejnara, kiedy on sam leczył rany w Jasienicy. Córka pisarza, Ewa Bejnar-Czeczot, w książce Mój ojciec Paweł Jasienica tak wspomina swój rodziców i ciotki przyjazd do Szczekocin. W którejś gazecie wyczytano, że szkoła ćwiczeń przy liceum pedagogicznym poszukuje nauczycielki. Ciotka pojechała na wstępne rozmowy i wróciła zadowolona.
Zamieszkaliśmy w domu dla służby, koło bramy wjazdowej do pałacu, w połowie mieszkania, które przed wojną zajmował kucharz. Nasze lokum składało się z jednego pokoju i kuchni, bez żadnych wygód. Bezpośrednio za domem płynęła Pilica. Kiedyś, jeszcze do końca lat 60., rzeczywiście Pilica płynęła tuż za ścianą budynku. Potem, nie wiedzieć czemu, przeniesiono koryto rzeki o kilkadziesiąt metrów dalej. Wiele czasu spędził Paweł Jasienica nad jej brzegiem, dumając nad polskimi losami. Przytoczę jedną z refleksji, którą zamieścił w myślach o dawnej Polsce. Tak się złożyło, że kilka lat mieszkałem w Szczekocinach Kieleckich, w domku, który zajmował Ongi kucharz dworski. Tuż pod oknami płynęła wąziutka Pilica, przecinająca rozległy park. Wiele czasu spędziłem na rozmyślaniach, jak czuli się miejscowi ludzie, kiedy w roku 1795 ta rzeka stała się nagle granicą dwóch państw. Tu, gdzie jest pałac i oficyny, nastały Prusy, a tam, gdzie widać przedmieścia Szczekocin, Austria. W swoich pracach Paweł Jasienica dość często wspominał Szczekocin. Jako wytrawny historyk miał przecież świadomość historyczności tego miejsca. W Polsce Jagiellonów wspomniał Piotra Wodę, odrowąża ze Szczekocin, podkanclerza króla Władysława Jagiełły. W drugim tomie Rzeczpospolitej Obojga Narodów pożałował mieszkańców wsi położonych wokół Szczekocin, których zmuszono do dostarczania żywności wojskom szwedzkim oblegającym Jasną Górę w Częstochowie. A w tomie trzecim Rzeczpospolitej z satysfakcją wśród znamienitych budowli czasów Stanisława Augusta wymienił monumentalny pałac Dębińskich w Szczekocinach. W prowincjonalnych bardzo Szczekocinach. To jego słowa. Na pewno był na polach Hebdzia, Raszkowa i Wywły, gdzie w 1794 roku rozegrała się słynna kościuszkowska bitwa. Pisał o niej w trzecim tomie Rzeczypospolitej. Czy możemy mieć nadzieję, że czuł satysfakcję, że trafił właśnie tutaj? Na pewno nie wtedy, kiedy w Archeologii na Wyrywki w jednym z reportaży narzekał na kurz i błoto na szosach Kieletczyzny, pisząc: zobaczę je wkrótce i pod kołami, i na szybach autobusu, który mnie zawiezie do Szczekocin, gdzie pisuję swoje elaboraty. Te elaboraty wysyłane ze Szczekocin drukowała ówczesna prasa, również krakowski Tygodnik Powszechny. Wyjeżdżał często ze Szczekocin w poszukiwaniu materiałów do swoich reportaży, również do Krakowa, do redakcji Tygodnika. Podczas jednego z takich wyjazdów w lipcu 1948 roku został w Krakowie aresztowany. Sprawa wiązała się z jego powojenną działalnością u boku majora Szyndzielorza Łupaszki. Nieświadoma niczego rodzina oczekiwała w Szczekocinach na jego powrót przez wiele dni. Wrócił po roku. Szczęśliwie udało mu się wrócić również do pracy pisarskiej. To dzięki pomocy przyjaciół z kręgów katolickich. W Szczekocinach Paweł Jasienica żył nie tylko historią. W wolnych chwilach spotykał się z dyrektorem Romanem Czerneckim, nauczycielami liceum pedagogicznego, księdzem Cyganem. Zaprzyjaźnił się z sędzią Gawdzikiem. Każdej jesieni przygotowywał opał na zimę. Córka Ewa przystąpiła do pierwszej komunii, a szwagierka
Adamowiczowa została nawet kierownikiem szkoły ćwiczeń. W 1950 roku wynajął mieszkanie w Warszawie. Do Szczekocin do żony przyjeżdżał regularnie, każdego miesiąca na przeciąg jednego tygodnia. Wiemy o tym z raportów sporządzonych w 1954 roku przez funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. W 1955 roku wiosną otrzymał w Warszawie mieszkanie i wówczas cała rodzina tam się wyprowadziła. Paweł Jasienica nigdy więcej w Szczekocinach się nie pojawił. Pojawiła się za to jego najbliższa rodzina. Córka, która pomimo upływu lat doskonale swój i rodziców pobyt w Szczekocinach pamięta. Wnuczki, prawnuk. W 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć ich na uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Niewielu już Szczekocinian pochwalić się może osobistymi wspomnieniami z pobytu Jasieniców w Szczekocinach. Niewiele też zostało materialnych śladów. Próbujemy gromadzić te ślady w Szczekocińskiej Izbie Regionalnej przy Miejskiej Bibliotece. Niedawno do naszej izby trafił list, szczęśliwie zachowany list, w którym Paweł Jasienica wyjaśnia absolwentce Szczekocińskiego Liceum Pedagogicznego z tamtych lat kulisy i znaczenie swojego literackiego pseudonimu. Gromadzimy w izbie starsze wydania jego książek, artykuły, również te pisane o nim przez Szczekocinę. Zamierzeniem szczekocińskich regionalistów już od dawna jest nie tylko zachowanie pamięci pobytu Pawła Jasienicy w naszym mieście. Również uświadomienie czytelnikom, jak wiele jego prac tutaj powstało. Zapraszamy do Szczekocin. Zapraszamy do zespołu pałacowego, aby z okien dawnego mieszkania Jasieniców spojrzeć na ten wyjątkowy obiekt. Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki. Zapraszamy do Szczekocińskiej Izby Regionalnej na spotkanie ze wspomnieniami o człowieku, którego warto pamiętać nie tylko ze względu na jego twórczość, również ze względu na nieugięte zasady i wyjątkowy, racjonalny sposób myślenia. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka historii Szczekocin w sieci.